Podczas ostatniej gali Heilig 3 mogliśmy zobaczyć, jak Daniel Majewski w dość mocny sposób krytykuje walczącego Marcina Dubiela, a obok siedziała rodzina zawodnika, która musiała słuchać tych wyzwisk. Jak się okazało, w jego obronie stanął Luka i Juri, którym nie spodobało się zachowanie Majewskiego. Dubiel wypowiedział się, że to nie było kibicowanie Alberto, tylko robienie trzody w jego stronę. Marcin powiedział, że Majewski szuka atencji, dlatego od razu po walce nie chciał wypowiadać się na jego temat, żeby nie robić mu dodatkowych zasięgów, na które oczywiście nie zasługuje. Dubiel wypowiedział się, że zarówno rodzina, jak i znajomi również zwrócili uwagę Danielowi. Mama Dubiela również zabrała głos w tej sprawie i powiedziała do Daniela, żeby przestał wyzywać jej syna. Dopiero jak to ona zwróciła mu uwagę, mężczyzna się ogarnął i przestał. Marcin był bardzo zły, że jego mama musiała siedzieć i słuchać tych wyzwisk skierowanych w jego stronę. Zaznaczył również, że to, co było pokazane na kanale Heilig, to jeszcze mało w porównaniu do tego, jak wypowiadał się na jego temat poza kamerami. Dubiel podczas aferek wypowiedział się również o walce z Majewskim. Marcin opowiadał, że mimo dobrego kontaktu z Danielem nie podobało mu się jego zachowanie. Mężczyźni wyjaśnili tę sytuację, jednak później dostali propozycję walki. Marcin opowiadał, że był skłonny przyjąć tę walkę ze względu na to, że jego rywal miał do niej zrzucić ponad 30 kilo. Walka ta miała być na Stadionie Narodowym, jednak finalnie nie mogło do niej dojść. Fame oznajmił, że ma przeciwnika, z którym Dubiel musi stoczyć walkę przed Danielem. Zakładamy, że mowa tu oczywiście o Kacprze Błońskim. Dubiel wspomniał również, że ta walka odbędzie się niebawem i jest to dla niego kwestia honoru. Marcin przyjął tę walkę i oznajmił, że to Fame zrzucił jego przeciwnika na drugi plan. Jeśli chodzi oczywiście o pojedynek, Majewski, kiedy dowiedział się, że do walki nie dojdzie, zaczął wyzywać Dubiela w internecie. Marcin powiedział, że nie bał się Daniela, ale po tym, co odwalił podczas jego walki, chłopak nie chce dać mu możliwości na pojedynek z nim. Dubiel w szale emocji wspomniał również o rozstaniu Dani Majewskiego. Zaczepił o ten temat. Wiesz co, najbardziej irytuje mnie w ich zachowaniu na przestrzeni czasu robienie z ludzi debili. Oni cały czas próbują robić z ludzi idiotów. Ja i ty wiemy, że to, że niby się rozstali, nie było kwestią przypadku. Oni się nie rozstali. Taki był ich genialny plan na komunikację tego, że Majewski będzie walczył. To, że im to później nie wyszło, że ludzie to odkryli, to jest jedno. Nikt tego oczywiście oficjalnie nie potwierdził, natomiast ja wiem, że tak było i wszyscy wiemy, z jakiego źródła to wiem. Dubiel komentuje kwestię przemiany Daniela i Dane. Powiedział, że bardzo nerwuje go fakt, że Majewscy próbują na każdym kroku robić z ludzi debili. Powiedział nawet, że ich rozstanie było zrobione na pokaz, a wszystko było ustawione pod zapowiedź walki Daniela. Powiedział, że nikt tego nie potwierdzi, ale wie to z pewnego źródła. Dubiel w swojej wypowiedzi zahaczył również o sytuację, która miała miejsce w 2018 roku, kiedy to Majewscy oznajmili o swojej przemianie i rozpoczęciu nowego życia w USA. Dubiel poznał wówczas swoją pierwszą dziewczynę i pojechał z nią do Marity i Daniela w odwiedziny. Mężczyzna był bardzo zażenowany faktem, że kiedy tylko wyszedł do ubikacji, zaczęli zadawać pytania jego dziewczynie i komentować, czy jest normalna, czy jest właśnie z nim. Mężczyzna powiedział, że wielokrotnie dawał im drugą szansę, ale za każdym razem zachowywali się tak samo. Daniel szuka poklasku w tym świecie freaków, w tym świecie freak fightów, a tak na dobrą sprawę jest kurwa chuj słaby. Bo Michał, dlaczego Daniel proponuje walki tylko o wiele mniejszym i lżejszym osobom? Ha? Znaczy, Dubiel zarzuca również Danielowi, że szuka sobie łatwego przeciwnika, żeby mieć pewność, że wygra swoją pierwszą walkę. To samo powiedział o jego żonie Dane, która godzi się tylko na 3 influencerki. Bogusdel natomiast obronił Daniela i powiedział, że ten przeciwnik, którego dostanie teraz, to ciężki kawałek chleba i jest to dla niego duże wyzwanie. Dubiel zapytał również, czy przeciwnikiem Daniela jest osoba walcząca w jego klubie, natomiast Bogusdel powiedział, że nie może udzielić się takich informacji. Tę całą dramę skomentował oczywiście Takefan i Nitro. Nitro stwierdził, że Daniel jest przykrym atencjuszem. Powiedział również, że podczas walki Majewskiego też stworzy trybunę i będzie mu w taki sam sposób kibicował przez całą walkę. Takefan był bardzo zdenerwowany i powiedział, że było to zachowanie bardzo nie na miejscu.
Rafał skomentował także słowa Daniela i powiedział, że nie wie, jak taka osoba ma czelność mówić o sobie, że będzie kochaną osobą i w rzeczywistości jest bardzo dobrym człowiekiem. Zaznaczył, że krzyczenie w stronę narożnika osoby przegrywającej takie teksty jest bardzo nie na miejscu, a jego zachowanie jest co najmniej słabe. Taekwon podsumował całą sytuację, mówiąc, że tak się kończy branie sterydów w niekontrolowanych ilościach.